Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jak prosty sposób możemy oczyścić tutaj wnętrze naszego termosu. Doprowadziłem ten termosik do takiego niezbyt fajnego stanu, że tak powiem, by ukazać najlepsze efekty. Także może na sam początek zajrzyjmy sobie tutaj do środeczka, co ten termosik nam w środku kryje. Ja tutaj jeszcze przeświecę. Spójrzcie, on jest cały brązowy, aż w środku od herbaty. Może przybliżę tutaj, zrobimy tak. Tutaj może jeszcze będzie lepiej widać. Jest ogólnie cały w marasie, jak widać. I będziemy tutaj starać się, aby te ścianki były jak nówki. A żeby to zrobić, to potrzebujemy zaledwie po prostu czajnika z wrzątkiem, głupiej łyżeczki i sody oczyszczonej, która podejrzewam w każdej kuchni się znajduje i kosztuje grosze. Moi drodzy, a wszystko co należy zrobić, to tutaj po prostu wziąć taką pełną łyżeczkę tej sody i po prostu wsypać tutaj do środeczka. Ja osobiście stosuję dwie łyżeczki. W momencie, bo już tej sody tutaj mało mam, ciężko mi się nabiera. Ja osobiście stosuję dwie łyżeczki sody dla lepszego jeszcze efektu. A tutaj nawet 2,5 możemy wsypać, bo ten termosik jest dosyć pojemny. No i co? I teraz po prostu zalewamy wrząteczkiem do praktycznie jego maksymalnej objętości. Słyszycie, jak się już tutaj wzburza ta soda, aż się cała pieni. Dobra. Spójrzcie, jak się pieni w środeczku. I oto, moi drodzy, właśnie chodzi. Także teraz zakręcamy to i po prostu odczekujemy kilka godzin. Ja odczekuję średnio 4 godziny. Co jakiś czas możemy na przykład sobie obrócić pod różnym kątem ten termos, tak żeby to wszędzie, dosłownie wszędzie poszło. Dobra, no i odstawiam powiedzmy na te 4 godziny i później zobaczymy, co się stanie. No dobra, minęły 4 godzinki, także pozwólcie, ja tą ciecz w środku tutaj sobie wyleję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mogę już Wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka widzę różnicę. Dobra, ja to wylewam. I widzę zdecydowaną różnicę, moi drodzy. Ja tutaj przeświecę latarką, żeby było troszkę lepiej widać. Spójrzcie, tutaj już sam rant jaki jest czysty. I spójrzmy na wnętrze. Jest czysto praktycznie, już tego osadu praktycznie nie ma. Jakbym troszkę dłużej potrzymał, to efekt by był jeszcze na pewno lepszy. Może teraz tak z góry spróbuję to pokazać. No bez dwóch zdań, moi drodzy, spójrzcie, jaka jest różnica. Jest bielutko po prostu. Ja tutaj jeszcze, tego już tego nie będę filmował, ja tutaj po prostu sam wrzątek jeszcze wleję, po prostu żeby to przepłukać i wyleję i potem już będę mógł sobie pić herbatkę. Także jak sami możecie zauważyć, w prosty sposób możemy łatwo oczyścić nasz termos od środka. No i jak sami mogliście zauważyć, był naprawdę bardzo, że tak powiem, uflejany. I to było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Polecam Wam w ten sposób. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.